Witam Was w kolejnym odcinku Wrocław. Jest to wydanie specjalne, bo świąteczne. Przygotowaliśmy dla Was wiele ciekawych materiałów. Na pierwsze z nich zabierze Was pan telewizor. Halo, halo, panie telewizorze. Gdzie jesteś? Witaj, Ewo. Dzisiaj z naszymi dziennikarzami byliśmy na koncercie Sofy w przestrzeni muzycznej Pudzle. Mówiliście, że we Wrocławiu występujecie już po raz piąty i ciekawi mnie, czy właśnie miejsce odgrywa dla Was jakąś istotną rolę, czy macie takie miasta, które lubicie bardziej bądź mniej? Nie wiadomo, co zrobić z tym słowem mniej. Wiadomo, co zrobić. Mówić, nie, są tylko takie miasta, w których lubimy grać bardziej. Nie będę wymieniał, ale są takie miasta, bo wiemy, że jest tam taka grupa ludzi, która na nas czeka zawsze. I ta grupa, powiem nieskromnie, zawsze się powiększa, ilekroć tam przyjeżdżamy. I Wrocław jest jednym z tych miast, mogę powiedzieć. Każdy z nas czegoś tam, wiesz, innego słucha, czymś innym jest zainspirowany i tak dalej. I nie, akurat na tym punkcie to w ogóle nie ma żadnych tam zgrzytów i nieporozumień, bo potrafimy się dogadać i zrobić na przykład piosenkę, w której, wiesz, tam jakieś trzy różne stylistyki się przewijają i wszystko jest okej. Okay. Tak naprawdę to w ostatecznym rozrachunku, po takim koncercie dzisiaj na przykład, to nie liczą się te wszystkie, wiesz, nasze problemy, tylko to, co dajemy z siebie na scenie, czy jest, wiesz, sens działać, czy nie. No, wydaje się, że jest. Iwo wymyślił mnóstwo teorii na temat Pandy. To była postać anonsująca nadejście. Jego album Panda. Tak. Później doszło do tego, że Pandy są wyginięciu, tak jak dobra muzyka. No, tam ideologia później powstała. No i cała ideologia i ta postać jakoś nas przybyła. Nie wiemy, czy zagości na stałe, czy nie będzie nas miała następcy. To mi się koala. Nasza trzecia płyta będzie się różniła od tych obydwu. Zresztą co było widać na koncercie dzisiaj, że poszliśmy też trochę w inną stronę. To wynika z tego też, że obserwujemy, co się dzieje na świecie. No, to nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że powielamy jakieś tam nowe trendy, ale też chcemy zmieniać się, doskonalać i wiesz, nie lubimy też grać tego samego. W świątecznym okresie wielu z Was ma pewnie za dużo czasu i nie wie, jak go wykorzystać, dlatego ja Was zapraszam do odwiedzenia pewnej knajpy, a nazywa się ona Das Lokal. Więcej o niej opowie Ela Kopyto. Skąd pomysł na otworzenie takiego lokalu we Wrocławiu? No więc pomysł na otworzenie takiego lokalu zrodził się już dość dawno, ponieważ zawsze brakowało nam takich imprez z dokładnie taką muzyką, jaką lubimy, jaka nam odpowiada. We Wrocławiu dużo się dzieje, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną, ale jednak mimo wszystko brakowało tego czegoś, takiego własnego kąta. A od kiedy trwa cykl imprez Tanzen Tanzen? Tanzen Tanzen to jest najstarszy cykl imprez w lokalu, czyli można powiedzieć najstarszy, bo w ogóle sam lokal istnieje jakieś pół roku dopiero. W tym tygodniu mamy Tanzen Tanzen Live Weekend, który jest właśnie taką rozwiniętą formułą Tanzen Tanzen. Będziemy mieli przez dwa dni występy na żywo, nie będą to takie typowe DJ sety, tylko muzyka robiona na żywo. Więc mam nadzieję, że wypadnie to dobrze. Jesteśmy z zespołu Slatocasters. On i ja. Ja i on. Gramy od dwóch lat w zasadzie już, tak można powiedzieć. No, jesteśmy od dwóch lat, a gramy od półtora, można powiedzieć. No. We dwójkę jesteśmy z dwóch różnych, że tak powiem, światów. Ja wcześniej uprawiałem trance, produkowałem muzykę elektroniczną. No, ja byłem papieczonym punkowcem w ogóle i taki w ogóle byłem szalony. Tak, że zmiksowaliśmy swoje umiejętności, powstało coś dziwnego. Gatunek, no, który reprezentujemy, można powiedzieć, to jest jakiś taki elektropunk, trochę zmiksowany z jakimiś elementami clashu, z elementami jakiegoś elektro, takiego jakiegoś, nie wiem... Nieociosanego bitu. To jest live'ak, wiadomo, forma taka dość inna niż DJ-ka, nie? Nie stoimy. No na pewno nie jesteśmy komercją, prawda? Chcemy wejść w jakąś niszę. Jesteśmy w ogóle zajebiści, nie? W ogóle jesteśmy zajebiści, dokładnie. I'm so drunk. I feel like I'm melting. So tell me what's up. Bardzo miła atmosfera, muzyka absolutnie bardzo w porządku. To jest najlepsze miejsce w tym mieście, naprawdę.
tylko tutaj można się dobrze bawić. Polecam bardzo. Lokal jest mały, przytulny, no wystrój jest ciekawy, tak ludzie mówią. No nie wiem, trzeba przyjść, żeby zobaczyć, może tak, zapraszamy wszystkich, żeby przyszli i przekonali się na własne oczy, że warto tutaj bywać i własne uszy. To tyle, co dla Was przygotowaliśmy w tym odcinku. Cóż pozostało mi powiedzieć, moi drodzy? Wesołych świąt, zdrowych i spokojnych.